1 październik. Witam serdecznie w alternatywnym informacyjnym programie Global News, w którym informuję o zagrożeniach, przemianach i ciekawostkach związanych z procesem transformacji świadomości, a mój program jest odpowiedzią na rosnącą skalę manipulacji medialnej, która absolutnie wpisuje się w cele globalnych elit dążących do destabilizacji, chaosu i ogólnie depopulacji ludności świata. Dlatego zachęcam ewentualnie przeglądać komercyjne serwisy typu WP, Onet, Interia, TVN, by ewentualnie sprawdzić, czy wszyscy żyją, a generalnie sprawdzać wszystko samemu, weryfikować informacje, potwierdzać maksymalnie z wszystkich możliwych źródeł, które jesteście w stanie znaleźć, a ja staram się opierać swój program o moją stronę, którą prowadzę, jest to polskaświadoma.pl i zapraszam wszystkich do zgłębiania informacji właśnie z tego źródła, a w tym tygodniu tradycyjnie porcja informacji ze świata, ale tradycyjnie zaczynam od sytuacji na naszym podwórku i ekonomia, bowiem jak wiecie temat ostatnio ekonomii jest troszeczkę głośniejszy, można powiedzieć ostrzejszy. Od wielu lat mamy niewolę finansową, właściwie ogólną taką niewydolność finansową nie tylko służby zdrowia, ale w ogóle całego systemu. O służbie zdrowia mówiło się dużo, teraz się mówi coraz bardziej i wyraźniej o długu publicznym. W kraju przeprowadzono szczątkową modernizację armii, ale tutaj akurat ja będę skupiał się dzisiaj wyłącznie na takich informacjach, które w zasadzie będą zazębiały całą tą sytuację tego długu publicznego. Mamy tutaj taki przykład, akurat warto go przytoczyć, niedawną wypowiedź skarbnika województwa mazowieckiego, który powiedział, że po wpłaceniu 127 tysięcy złotych janosikowego, a miał wpłacić ponad 5 milionów, kasa jest pusta i w związku z tym rozważa się zamknięcie lub sprzedaż kilku szpitali lub ogłoszenie bankructwa. Jest to jeden oczywiście z efektów prowadzenia takiej polityki, jaką my postrzegamy jako politykę Platformy, jako politykę Tuska. Dodatkowo mamy zapaść w branży budowlanej, nieistniejący przemysł motoryzacyjny oraz, jak podał GUS, po raz pierwszy od 1945 roku w Polsce zarejestrowano więcej zgonów niż urodzeń. Jaki jest naprawdę stan publicznych finansów? No, myślę, że to jest kwestia, która już przebija się wręcz do mainstreamu. Przebrany w piórka obrońcy gospodarki i OFE Balcerowicz wylicza, że dług Polski przekracza już 250% PKB, licząc tak zwany dług ukryty. Nic tylko chce się zawyć do księżyca, tym bardziej, że sam profesor przez patronowanie szokowej transformacji gospodarczej podlegającej w efekcie na wyzbyciu się przez Polskę za przysłowiową złotówkę rodzinnego przemysłu oraz sektora finansowego jest jednym z wiodących kreatorów czarnej dupy, w której obecnie siedzimy. Oprócz jawnego długu publicznego, mającego formę zaciągniętych przez państwo zobowiązań finansowych wobec osób prywatnych i rozmaitych instytucji krajowych i zagranicznych, na państwach i społeczeństwach spoczywa także dług publiczny, czyli ustawowe zobowiązania państwa do przyszłych wydatków. Według szacunków Forum Obywatelskiego Rozwoju ukryty dług stanowi 193% PKB, czyli ponad 3 biliony złotych, co w przeliczeniu na mieszkańca daje ponad 83 tysiące złotych. To jest suma gigantyczna oczywiście, nie mówi się o tym pięknie w polityce, można powiedzieć, prorodzinnej Tuska, prawda? Teraz każdy Polak rodzący się na naszej polskiej ziemi jest dodatkowo obciążony takim uroczym prezentem Platformy, aczkolwiek Polacy muszą przyjąć do wiadomości, że bez brania swoich oszczędności, bez właściwie zabrania się za to samemu, będą mieli oni niebawem gigantyczny problem. Mówiąc innymi słowy, gdyby nie było skoku na drugi filar, rząd polski musiałby złamać konstytucję, przekraczając zapisany tam 60% próg długu w stosunku do PKB. Żeby uniknąć tym samym odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, Tusk i minister, sami wiecie, który, zabierają oszczędności Polaków. To jest przejaw dramatu finansów publicznych i de facto wchodzimy już w stan wewnętrznego bankructwa. Moim zdaniem taka sytuacja niczym nie różni się od tego, co się stało na Cyprze, gdzie w biały dzień ukradziono ludziom pieniądze z depozytów po to, żeby uratować tamtejszy system bankowy. Jeżeli nagle okazałoby się, że Włochy, przykładowo, Włochy mają problem z obsługą swojego długu, to wystarczy obywatelom zabrać około 10 do 15% ich depozytów, żeby spłacić cały dług państwa. W przypadku Polski, gdyby się okazało, że trzeba spłacić 60% długu publicznego, trzeba byłoby zabrać prawie 100% depozytów, inaczej mówiąc, 60% długu to potężny ciężar równoważący wszystkie oszczędności, jakie mają Polacy, ale w przypadku Włochów 130% długu PKB to żaden problem, bo jest to bardzo majątne społeczeństwo, dlatego uważam, że statystyki, którymi operuje minister, sami wiecie który, to robienie ludziom wody z mózgu. I tymczasem jest jeszcze tutaj takie zestawienie, które staram się regularnie Wam pokazywać, a więc tak zwane wrześniowe nastroje społeczne Polaków, które oczywiście w ostatnim czasie nie odbiegają znacząco od sierpniowych i w ogóle od ogólnych nastrojów. Nadal 67% Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. W wyniku najnowszego sondażu, który pokazał, że od sierpnia nie zmieniły się opinie na ten temat w kraju, 2/3 badanych uważa, że sytuacja zmierza właśnie w kierunku złym, a 1/5, bo jest to około 19%, ocenia ją pozytywnie. Ja zawsze się wypowiadam na temat tej 1/5, że albo są to po prostu ludzie majętni, albo kompletne lemingi, którzy generalnie nie rozumieją, bądź nie chcą nic rozumieć, a ja przejdę sobie dalej. Kolejna sytuacja, która jasno pokazuje, o co tutaj chodzi. No szykuje się najprawdopodobniej gigantyczny skandal prywatyzacyjny, jest to ewidentny przekręt i można powiedzieć kompletny bezsens ekonomiczny. Polskie koleje mają długi około 4 miliardów i jedynym sposobem, jaki wymyślili w tej chwili szefowie PKP i rząd, to jest pokrycie długów przez wyprzedaż majątku. PKP Cargo to jest jedyna firma kolejowa, która przynosi zyski. Przychody tej spółki to około 4,5 miliarda złotych rocznie i prawie 200 milionów czystego zysku, czyli właściwy kierunek, dobra firma, firma, która jest drugim największym przewoźnikiem towarowym w Europie po niemieckim Deutsche Bahn Schenker. Jest to kompletny absurd wyprzedawać majątek narodowy za niewielką kwotę tylko po to, by pokryć długi. Trochę to przypomina skandaliczną prywatyzację polskich huctali, które dokonane za prezydentury Kwaśniewskiego, kiedy sprzedawaliśmy polskie huty wraz ze wszystkimi możliwymi nieruchomościami w dużych miastach, centrach Katowic, Częstochowy, Warszawy za 6 milionów złotych. Te pieniądze poszły na długi na rzecz hinduskiego właściciela. Także kolejny dowód na to, jak się w Polsce kręci lody. A tu mam następny bardzo istotny absurd, który należałoby oczywiście włożyć między setki innych, które ostatnio Unia produkuje wręcz w trybie masowym. Polska musi zapłacić kary w wysokości 4 milionów 112 tysięcy euro w związku z przekroczeniem, uwaga, o 0,2% kwoty produkcji mleka za rok 2012-13. Taka jeszcze informacja podała we wtorek Komisja Europejska. Oprócz Polski ukarane są nam jeszcze inne kraje: Austria, Niemcy, Dania, Polska i Cypr, ale to już mnie nie interesuje akurat. Bardziej istotne jest właściwie samo to, że taki proceder, tak zwana nadwyżka produkcyjna, jest karana. No to słuchajcie, no przecież można by to mleko oczywiście rozdać w biedne kraje, czy też w jakiś sposób je przetworzyć, ewentualnie w jakiś sposób, no można byłoby te regulacje lepiej dopracować, ale jak można karać rolników, właściwie rząd, bo to rząd za to odpowiada, nadwyżką produkcji czego? Więc to jest akurat jeden z wielu takich kompletnych idiotyzmów. Temat, który się pojawił też niedawno, w zasadzie jest to rzecz, która również bulwersuje. 4000 polskich rzek zostanie zniszczonych w tym roku, alarmuje organizacja ekologiczna WWF Polska. Pod nazwą pogłębiania regulacji i utrzymanie kryje się ich destrukcja na niespotykaną dotąd skalę. Instytucje odpowiedzialne za ich realizację podtrzymują jednocześnie mit, że w ten sposób poprawi się bezpieczeństwo ludzi. Tymczasem planowane i realizowane inwestycje zwiększają jeszcze bardziej zagrożenie powodziowe. No i nie zdajemy sprawy sobie, że działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych wyrządzają ogromne szkody w środowisku. Oficjalnie proceder dotyczy wszystkich takich czynności związanych z przygotowaniem rzek pod różnego rodzaju podtopienia czy tego typu zjawiska klimatyczne, aczkolwiek właśnie według ekspertów cały proceder i w ogóle proces poszerzania czy też pogłębiania, czy też w ogóle robienia czegokolwiek z tymi rzekami niczego dobrego dla nas nie robi, a właściwie wyłącznie nam szkodzi. WWF Polska zebrał dane dotyczące prac utrzymaniowych przeprowadzonych w latach 2010-2013. Wskazuje, że w tym okresie zostało w Polsce pogłębionych 14 tysięcy kilometrów rzek. Tylko w 2013 roku, jak wynika z przetargów ogłoszonych, tylko przez zostało właściwie zniszczone 4000 km cienkich właśnie takich nitek rzecznych, także kolejny dowód na to, że albo marnuje się pieniądze, albo generalnie robi się to celowo, żeby jeszcze być może pogorszyć sytuację powodziową, a według ekspertów takich meteorologicznych mówi się ogólnie, że jednak klimat ma być w przyszłości coraz bardziej nieprzewidywalny i tym samym będzie się to w jakiś sposób przedkładało na zjawiska pogodowe, także na pewno jesteśmy, słuchajcie, przygotowani, tego typu informacje jak najbardziej tego dowodzą, a tutaj autor oczywiście wszystkich genialnych pomysłów w Polsce i to, co szykuje nam na 11 listopada. W ubiegłym roku manifestację patriotyczną rozbiła policja, a sprowokowane rozruchy wykorzystano do ataków na obóz niepodległości, a w tym roku szykuje się prowokacja przy użyciu wojska. Wyznaczony na 11 listopad szczyt klimatyczny, na który zjadą się działacze skrajnej lewicy z całej Europy, jak nie patrzeć, na pewno nie jest przypadkowe. Donald skierował do MSW projekt zarządzenia przewidujący użycie 11 listopada żołnierzy żandarmerii wojskowej do udzielenia pomocy policji. Żołnierze mają zabezpieczyć i demonstracje patriotyczne, i odbywający się w tym czasie szczyt klimatyczny. Artykuł 18a ustawy o policji, na który powołuje się Tusk, przewiduje użycie wojska w razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, jeżeli siły policji są niewystarczające do wykonania ich zadań. Nie trudno zauważyć, że Tusk akurat odgrywa bardzo istotną rolę teraz w tym wszystkim. Wszystkie tego typu regulacje i obostrzenia jak najbardziej wpisują się w to, co generalnie planuje się tutaj. I przejdźmy sobie dalej. Ja uważam, że generalnie to, co się dzieje w tak zwanym ośrodku belwederskim, odgrywa gigantyczną rolę w kreowaniu nowego porządku świata. W tle tych działań można dostrzec intencje Kremla, obliczone na pozbycie się niewygodnych wspólników kłamstwa smoleńskiego i zastąpienie obecnej ekipy ludźmi, którzy zadbają o strategiczne interesy Rosji i dominację Pałacu Prezydenckiego. Zwieńczeniem dzieła będzie kontrowersyjna i kontrolowana wymiana ekipy, najprawdopodobniej, bo to już widać, media podkreślają to jak najbardziej jako realny scenariusz i tak w granicach roku 2015 roku, właściwie w roku, w którym już został on ogłoszony rokiem Polski w Rosji i Rosji w Polsce, wydaje się taką datą graniczną obecnej akcji. Plan jest wymierzony wprost w dążenia całego obozu patriotycznego, ma bowiem zamknąć sprawę Smoleńska, oczyścić atmosferę polityczną i spacyfikować niezadowolenie społeczne. Pozorowane zmiany będą dokowane pod mecenatem Komorowskiego, posłużą wzmocnieniu jego pozycji i na długo zamkną drogę obalenia układu III RP. I ja myślę, że tego typu działania właśnie mają jak najbardziej taką konsekwencję w dalszej polityce i to, co będziemy obserwowali 11 listopada i wszelkie te przygotowania jak najbardziej są wyrazem strachu ekipy rządzącej przed oporem społeczeństwa, bowiem oni już widzą, że ilość afer, jaką wywołali, ilość przekrętów, którą jak najbardziej już nie da się ukrywać, zaczyna ich to przytłaczać, tracą kontrolę, więc pora sięgnąć po bardziej restrykcyjne środki i w ten sposób ludzi uciszać. A mam tutaj jeszcze co do Smoleńska bardzo ciekawy materiał, chciałbym, żebyście go obejrzeli, właśnie na temat tego, co mówi się o katastrofie smoleńskiej i w ogóle ekspertach w Ameryce. Także chwila materiału, posłuchajmy. Polsce nazywany zamachowcem, w Stanach Zjednoczonych wysokiej klasy ekspertem. Wiesław Binienda otrzymał pełne wsparcie władz Uniwersytetu w Akron, które wskazują na wiedzę i doświadczenie eksperta zespołu Macierewicza. Wcześniej przewodniczący zespołu parlamentarnego zajmującego się wyjaśnieniem przyczyn katastrofy lotniczej w Smoleńsku poinformował, że zwrócił się do prokuratury o przesłuchanie Macieja Laska i innych członków komisji Jerzego Millera. To odpowiedź na list Macieja Laska, w którym wzywał, aby Antoni Macierewicz przeprosił, że wprowadza opinię publiczną w błąd. Karolina Tomaszewicz. Doceniany za granicą, atakowany w Polsce. Władze amerykańskiego uniwersytetu z dumą piszą o profesorze Biniendzie, autorze badań, z których wynika, że brzoza o grubości podanej w raportach MAK i komisji Millera nie mogła złamać skrzydła. Widać wiele przykładów takiego totalnego konformizmu. Władze amerykańskiego uniwersytetu w oświadczeniu napisały, że w pełni wspierają swojego naukowca. Są dumne z jego pracy. Jest on szanowanym profesorem szkoły inżynierii od wielu lat. Szkoła jest znana i finansowana na poziomie ogólnokrajowym dzięki wysokiej jakości badań naukowych. Należy powiedzieć, że dr Binienda zajmuje prestiżową pozycję w międzynarodowym środowisku naukowym, jest redaktorem naczelnym Lotniczego Pisma Naukowego oraz jest członkiem honorowym Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierii Cywilnej. Inaczej zachowali się rektorzy Politechniki Warszawskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej. Wystosowali list, w którym odcinają się od naukowców. Chronią uczelnię przed gniewem władz państwowych. To też świadczy o tym, jak ta nauka polska działa, że prawda, trzeba kokietować ministra, żeby zabezpieczyć sobie dotacje. W najlepsze trwa ofensywa rządowej propagandy. Maciej Lasek znów atakuje parlamentarny zespół badając okoliczności katastrofy. W oświadczeniu wzywa zespół Antoniego Macierewicza, żeby zakończył jego pracę albo przeprosił. Zwracamy się do zespołu parlamentarnego przewodniczącego Antoniego Macierewicza i jego ekspertów, aby zachowali powagę instytucji, które reprezentują i osobisty honor. Pokażcie dowody na swoje teorie albo zakończcie pracę swojego zespołu i przeproście za to, że przez ponad 3 lata wprowadzacie w błąd opinię publiczną i media. Mówi to człowiek, który do dnia dzisiejszego nie wyjaśnił, dlaczego formułuje opinię na temat tej tragedii, nie badając wraku, nie badając miejsca zdarzenia, nie zmierzywszy tej brzozy, nie pokazując żadnego dowodu na to, że samolot uderzył w brzozę i żadnego dowodu na to, że pan generał Błasik był w tym kokpicie. Szef zespołu przypomina, że żaden z członków komisji Macieja Laska nie ma w dorobku publikacji dotyczących badań katastrof lotniczych. Dla porównania profesor Binienda ma ich 95. Ostatnio w programie Polsatu Waldemar Pawlak zaproponował, żeby wykorzystać drugiego Tupolewa do przeprowadzenia kontrolowanej katastrofy. Politykom Platformy pomysł się nie podoba. Eksperymentalnie z brzozą. Malowniczy. No, wydaje mi się on niepotrzebny. To zdjęcia skontrolowanego rozbicia Boeinga 727, przeprowadzonego 1,5 roku temu na meksykańskiej pustyni dla brytyjskiej telewizji. Samolot łamie się na 2 części, a nie jak w przypadku Tu-154 na wiele kawałków. Brytyjczycy oszacowali, że w podobnej katastrofie przeżyłoby 78% pasażerów. Zespół badawczy, który wykonywał kontrolowaną katastrofę na zlecenie telewizji, na pytanie dziennikarzy odpowiedział, że podobny eksperyment przy użyciu Tupolewa kosztowałby $900 tysięcy. 2 razy tyle kosztowało wsparcie organizacji koncertu Madonny przez Ministerstwo Sportu. Karolina Tomaszewicz, Telewizja Republika. Właśnie. Hipokryzja sięga zenitu. Tego typu rzeczy dowodzą oczywiście nie tylko ignorancji, ale też strachu. Dlaczego nie zgodzili się na tego typu eksperymenty? Dlaczego w ogóle nawet nie chcą o tym rozmawiać? Jest to absolutnie jasne dla wszystkich. Boją się prawdy, boją się oczywiście tego, co ludzie o tym pomyślą. Boją się tego, że ludzie w ogóle zaczną myśleć, więc najprawdopodobniej dalej eksperci będą wyśmiewani, ignorowani. Także jest to absolutnie chyba wręcz logiczne, że Tusk nie odda władzy, nie przyzna się, bo wiadomo, co by się wtedy w Polsce działo, a ja mam oczywiście na to swoją teorię, niejednokrotnie się z Wami dzieliłem, a nie będę dzisiaj tego bardziej rozwijał, także zajmę się może tematem, który obecnie wręcz szokuje, czy też ciekawi, czy też bawi, bo ja jestem akurat zwolennikiem trzeciego podejścia. Ameryka się zacięła, rząd Ameryki bez pieniędzy, sparaliżowana administracja. No i co to znaczy, bo internet w zasadzie w tej chwili pęka w szwach, jeżeli chodzi o wszystkie możliwe teorie dalszych wniosków w zasadzie, czy też możliwości rozwoju sytuacji. Obama ostrzegał wczoraj, że nieuchwalenie ustawy budżetowej będzie mieć negatywne skutki dla gospodarki amerykańskiej, która dopiero podnosi się po kryzysie, a także dla zwykłych ludzi. Podkreślał, że setkom tysięcy pracowników grozi perspektywa natychmiastowych bezpłatnych urlopów. W pracy pozostaną tylko ci, których zajęcia są uznawane za kluczowe dla ochrony życia, własności lub bezpieczeństwa narodowego. Bez zakłóceń prowadzone mają być np. operacje militarne oraz kontrola bezpieczeństwa ruchu powietrznego. W wystąpieniu telewizyjnym Obama zapewnił, że wspólnie z Kongresem będzie robił wszystko, aby przywrócić normalne działanie państwa. Częściowy paraliż rządu po raz kolejny, a właściwie, bo to już drugi raz, mało kto może z Was o tym wie, że coś takiego zdarzyło się 17 lat temu, gdy blokada wydatków rządowych trwała 21 dni. To było na przełomie lat 95 i 96 i kosztowała państwo około 1,5 miliarda dolarów. Według tych doniesień, szacunków na urlop pójdą m.in. pracownicy NASA, Pentagonu. Obama podkreślił, że setkom tysięcy pracowników grozi perspektywa natychmiastowych bezpłatnych urlopów. W pracy pozostaną tylko ci, których zajęcie uznawane jest za kluczowe dla ochrony życia lub własności, jak wspomniałem. A na przymusowy urlop, jak wyliczył New York Times, ma iść 97% pracowników NASA, 94% pracowników Agencji Ochrony Środowiska, 80% personelu Ministerstwa Pracy i Resortu Finansów, a także połowa pracowników w Pentagonie. Szacuje się, że ogólnie bezpłatne urlopy grożą około 800 tysięcy pracowników federalnych. Bez zakłóceń prowadzone mają być np. operacje militarne oraz kontrola bezpieczeństwa ruchu powietrznego. Departament Stanu będzie w dalszym ciągu rozpatrywał wnioski wizowe, a amerykańskie ambasady i konsulaty mają zapewniać opiekę amerykańskim obywatelom za granicą. Zamknięte zostaną natychmiast parki narodowe oraz inne atrakcje turystyczne i większość federalnych instytucji. W wystąpieniu telewizyjnym Obama zwrócił się do amerykańskich żołnierzy, mówiąc, że służba utrzymuje normalny status i ostrzegł zarazem cywilnych pracowników Ministerstwa Obrony przed możliwością urlopów. Wy i wasze rodziny zasługujecie na coś lepszego niż paraliż, jaki obserwujemy w Kongresie. Zapewnił, że wspólnie z Kongresem będzie robił wszystko, aby przywrócić normalne działanie państwa. No cóż, brak porozumienia w sprawie zapewnienia finansów amerykańskiej administracji federalnej mocno odbił się na cenach surowców, w tym przede wszystkim metali szlachetnych. Ceny akcji natomiast rosną w najlepsze. No i co ciekawe, bo jest to wszystko łączone z historią dosyć ciekawą, bo mówi się też o komecie ISON, kometą, która jest kometą stulecia. Lada chwila minie Marsa, właściwie dziś ma mijać Marsa. Niektórzy twierdzą, że to wydarzenie jest efektem jakichś obaw przed tym, co wokół tej komety ISON może się znajdować. Ja przypomnę, że pod koniec listopada znajdzie się ona najbliżej w odległości Słońca i najprawdopodobniej po prostu spłonie. I nie można w żaden sposób łączyć tego z apokaliptyczną wizją upadku ekonomii amerykańskiej teraz. W zasadzie świat się tym, moim zdaniem, specjalnie nie przejmuje, bynajmniej z tych obserwacji, jakie dzisiaj poczyniłem, nie widać, można powiedzieć, jakiejś nerwowości. Ta sytuacja, jak już wspomniałem, miała miejsce i nie oznacza to od razu bankructwa. Dla wszystkich, którzy oczywiście znają temat planów elit, jak najbardziej bankructwo Ameryki jest wliczone w cały ten scenariusz, aczkolwiek z mojej oceny nie będzie to oczywiście teraz i warto jednak przyjrzeć się temu, co się dzieje, ale z punktu widzenia raczej procesu przygotowania obywateli do tego i oswajania obywateli, że taka sytuacja może wystąpić. Bardziej raczej jest to sytuacja, która ma służyć jako test, jak realny scenariusz. Ja podejrzewam, że za kilka dni oni się dogadają, znowu zwiększą limit zadłużenia, bo jeszcze jest tutaj druga sprawa. Do 17 października rząd amerykański będzie wypłacalny, potem będzie oczywiście problem, znowu trzeba będzie podnieść próg zadłużenia i to pewnie oczywiście zrobią, no bo gdzie by tam przecież Amerykanie nie mogli w tej chwili oddać w jakiś sposób kontroli nad ekonomią bankierom. Świat jest jeszcze na tą transformację niegotowy, także bardziej zalecałbym przyglądanie się temu jako symulacji, jak po prostu realnemu scenariuszowi końca, bo oczywiście media, internet niesamowicie straszy w tej chwili różnymi konsekwencjami, tymczasem jednak moim zdaniem z dużej chmury mały deszcz, czas pokaże. Kolejny temat, Grecja. W Grecji oczywiście nadal trwa, można powiedzieć, jeden wielki bajzel, ponieważ no, w mediach niewiele się o tym mówi. W mediach generalnie o Grecji mówiło się bardzo intensywnie w kwestiach ekonomicznych, aczkolwiek wszystko to zostało przysłonięte tym, co się dzieje generalnie w polityce, a w zasadzie wokół ruchu Złotej Jutrzenki. I mamy tutaj wielkie aresztowania. Grecy postanowili zrobić porządek, w końcu porządek z ruchem neonazistowskiej partii Złota Jutrzenka i mamy tutaj efekt w zasadzie tego dosyć konkretny. W sumie wydano 35 nakazów aresztowania, operacja prowadzona przez jednostkę antyterrorystyczną cały czas trwa, ale macie tutaj przed sobą właśnie lidera tej partii, który już został schwytany i Grecy generalnie chcą na drodze pokojowej, na drodze prawnej zdelegalizować partię i w ten sam sposób po prostu wyciszyć tą sytuację. Ten ruch w zasadzie powstał po to, żeby skupić wokół siebie ludzi niezadowolonych z sytuacji ekonomicznej i jakby przekształcić to właśnie w taką narodową bojówkę. U nas robi się to samo oczywiście. Ja myślę, że ten schemat też się powtórzy. Ruchy narodowościowe czy też faszystowskie idące w kierunku takiej rewolty jak najbardziej odwracają uwagę, bynajmniej mediów, od realnej sytuacji ekonomicznej, która stanowi gigantyczny problem dla Grecji, no ale tym samym obserwując tego typu wydarzenia mam wrażenie, że jednak w Grecji są ludzie, którzy jednak mają na uwadze dobre losy tego kraju i być może ten proces zmieni co nieco nastroje, wręcz ostudzi je wreszcie i Grecja w końcu w jakiś sposób będzie próbowała opanować tą swoją sytuację w kraju. Przejdę do następnej informacji. Syria. Syrią zajmuje się regularnie. Syria, uważam, jest tematem bardzo istotnym z perspektywy w ogóle polityki międzynarodowej, a w ostatnie ustalenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, która jednogłośnie przyjęła rezolucję wzywającą do zabezpieczenia i usunięcia syryjskiego arsenału chemicznego, wyglądają następująco. Nie grozi nam tutaj eskalacja konfliktu, bynajmniej w najbliższym czasie. Nie grozi jednak też Syrii żadnymi sankcjami za niedostosowanie się do jej wymagań. Głosowanie liczące 15 członków Rady Bezpieczeństwa zakończyło w sumie tygodnie intensywnych negocjacji dyplomatów z Stanów i Ameryki i Rosji i trwające od 2,5 roku impas w porozumieniu między tymi mocarstwami. W zasadzie można powiedzieć, że dobiega końca. Dziś społeczność międzynarodowa sprostała zadaniu, powiedział tuż po głosowaniu w Nowym Jorku sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon. Decyzję organizacji uznał za historyczną. Wezwał także syryjskie władze do wprowadzenia w życie zaleceń rezolucji, dokładanie i bez zwłoki. Także Ban Ki-moon dodał ponadto, że na połowę listopada planowana jest konferencja pokojowa dotycząca konfliktu w Syrii i transformacji politycznej w tym kraju. Tymczasem szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, a więc przedstawiciel sojusznika, głównego sojusznika Syrii, no, ucieszył się z tej rezolucji i powiedział, że Moskwa jest gotowa do wzięcia udziału we wszystkich operacjach w Syrii. Zastrzegł, że sukces międzynarodowych specjalistów nie spoczywa jedynie na barkach władz Damaszku i że we współpracę powinna zaangażować się też syryjska opozycja, w cudzysłowie oczywiście opozycja. Ambasador Syrii przy ONZ powiedział za to, że rezolucja odnosi się do wszystkich kwestii, wobec których Damaszek zgłaszał zastrzeżenia. Zauważył też, że do jej zapisów powinny również dostosować się kraje wspierające syryjskich rebeliantów, a więc Turcja, Arabia Saudyjska, Katar, Francja i Stany Zjednoczone. W Genewie ustalono, że Syria przyjmuje inspektorów ONZ do spraw broni chemicznej nie później niż w listopadzie, a ja wiem, że już dziś zespół 20 inspektorów organizacji do spraw zakazu broni chemicznej przybyło do tego kraju. Jest to oczywiście tylko część ekspertów, reszta ma się pojawić wkrótce. Jest to informacja dziś podana przez źródła irańskie i można generalnie ocenić, że Syria będzie przestrzegać postawionych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ warunków dotyczących broni chemicznej. Też prezydent kraju Bashar Assad w wywiadzie udzielonym dla włoskiej telewizji powiedział, że generalnie jest bardzo zadowolony z tej sytuacji, że w zasadzie dzięki temu świat zwrócił uwagę też na Syrię i też wcześniej minister spraw zagranicznych tego kraju poinformował o gotowości syryjskiego rządu do wypełnienia warunków tych rezolucji, która przewiduje likwidację broni chemicznej. I jak się okazuje, no jeszcze nie jest koniec i to na pewno końcem nie będzie. W ramach operacji tzw. Tarcza Stolicy, której celem jest eliminacja terrorystów operujących w okolicach Damaszku, armia syryjska nadal prowadzi sukcesywne oczyszczenia państwa z tzw. islamskich szczurów i można powiedzieć, że wojna trwa tam nadal, tym samym po prostu nie jest jasne, co dalej społeczność międzynarodowa zrobi. Powiedzmy, że problem broni chemicznej znika, aczkolwiek nadal bojownicy związanej z Al-Kaidą grupy islamskiej, państwo w Iraku i tak zwani Lewancie wprowadzają w zajętych przez siebie syryjskich miejscowościach prawo szariatu i pozwalają na przykład dzieciom chodzić do szkoły, ale tylko w tradycyjnych muzułmańskich ubraniach, więc generalnie nadal w Syrii jest niespokojnie. Można też powiedzieć w ogóle, że coraz bardziej uwidacznia się rola Al-Kaidy w Syrii. W ciągu ostatnich 18 miesięcy ze względu na obrót sytuacji w krajach, przez które przeszła arabska wiosna i wojnę w Syrii, Al-Kaida i jej sojusznicy odżyli w sposób wręcz zdumiewający. Wszystkie zwycięstwa Zachodu w walce z tą siatką tak zwanych terrorystów tracą ostatnio na znaczeniu. Al-Kaida Półwyspu Arabskiego zdołała zasiać taką panikę, że na początku sierpnia zamknięto tymczasowo 19 ambasad w Ameryce, 19 ambasad w ogóle amerykańskich, zaś główne siły Al-Kaidy w oczekiwaniu na wycofanie się wojsk NATO z Afganistanu umacniają się już na wschodzie tego kraju. Somalijska filia Al-Kaidy zdołała przeprowadzić dobrze zorganizowany atak na centrum handlowe też w Kenii, w Nairobi. Nieprzewidziane konsekwencje arabskiej wiosny, obalenie islamistycznego prezydenta w Egipcie, konflikt syryjski dały dżihadowi świeżą pożywkę ideologiczną. Dodatkowo zainicjowano działalność oficjalnego kanału Al-Kaidy na Twitterze. Twitter nie jest jeszcze bardzo popularny w Polsce, ale staje się coraz ważniejszym medium kształtowania opinii, dlatego trudno dziś się dziwić, że został zauważony również przez terrorystów. Jak można przeczytać w przekazach sformułowanych przez islamistów, traktują oni Twittera bardzo instrumentalnie, a strony te są stosowane przez terrorystów nie tylko do rozprzestrzeniania swoich poglądów, ale też do rekrutacji nowych najemników chętnych do tak zwanego dżihadu, bo jak wiecie, dżihad trwa, dżihad się wzmacnia. Oczywiście w tle tych wydarzeń dowiadujemy się o tym, jak wszystkie te ugrupowania właściwie globalnie walczą z religiami, głównie z chrześcijaństwem. No jest to właściwie ciekawe, że tego typu treści nie mają żadnego sprzeciwu właśnie jeżeli chodzi o właścicieli takich inicjatyw jak Twitter, zgoda poglądów czy też jakiś element ułatwiający rekrutację nowych najemników chętnych do dżihadu. No, zgoda wydawców na pozostanie takich profili wydaje się nieco dziwna, ale z tego, co twierdzą szefowie Twittera, starają się oni pozostawać neutralni i nie angażują się w cenzurowanie treści ze względów politycznych. W każdym bądź razie zawsze jakakolwiek możliwość ingerencji właśnie w taki sposób jest moim zdaniem jakąś formą ułatwienia, czy też no, bezpośredniej takiej możliwości ingerowania w tą politykę i tłumaczenie jest po prostu dla mnie po prostu śmieszne, ale ci, którzy doskonale wiedzą, na czym polega idea samego terroryzmu na świecie, muszą sobie teraz co nieco również zrewidować swoje poglądy. Otóż, jak wiecie, terroryzm na świecie jest kompletną fikcją, nie istnieje coś takiego jak Al-Kaida, a jeżeli istnieje, to jest ona wytworem i tworem szkolonych przez specjalistów CIA, w zasadzie ludzi związanych z globalnym systemem bankowym, także globalny terroryzm i wszelkiego elementy, które wiążą się w całość, które opierają się między innymi na tych instrumentach korporacyjnych, jakim są te portale społecznościowe i tak dalej, jest jednym wielkim mechanizmem, jest jednym organizmem, które programuje ludziom umysły właśnie po to, żeby tego typu sytuacje były ignorowane, czy też żeby w jakiś sposób wymusić na ludziach pewne reakcje, ale ja już nie będę się nad tym skupiał. Przejdźmy teraz do tematu Nigerii, bo 40 studentów zginęło w w nigeryjskim koledżu wskutek ataków islamskich rebeliantów z fundamentalistycznej organizacji Boko Haram w niejakim miejscowości, która nazywa się Gamboro. W każdym bądź razie jest to jeden z kolejnych dowodów na to, co Al-Kaida wyprawia w Afryce. Oczywiście mam na myśli tutaj tą komórkę, która akurat skupia się na destabilizacji Afryki, bo tych właściwie dowodów na to, że powstaje tak zwana strefa nazywana przez Amerykanów jako Afrikon, czyli strefa wpływów amerykańskich, która powstała w wyniku polityki opozycyjnej względem Chińczyków, bo można powiedzieć, że dwie największe siły ścierające się w Afryce to właśnie Amerykanie i Chińczycy i tego typu ataki są absolutnie potwierdzeniem na to, jak Amerykanie rękami Al-Kaidy poszerzają swoją strefę wpływów w Afryce, no i robią to w taki, a nie inny sposób, strzelają do studentów, 40 osób nie żyje. W każdym bądź razie jest to dopiero wierzchołek góry lodowej, który mam do Was dzisiaj. Tu jest ciężki temat moim zdaniem. Ciężki, bo wielu ludzi się zastanawia, też obserwując to, co się dzieje w Syrii, gdzie mówi się tylko i wyłącznie o zagrożeniu bronią chemiczną. Już nie będę rozsądzał, oceniał, kto jest tutaj absolutnym terrorystą w tym wszystkim, aczkolwiek teraz mam na uwadze być może to, co umknęło chyba jednak wszystkim mainstreamowym telewizjom i portalom internetowym, mianowicie to, jak przeszło bez echa głosowanie, do jakiego doszło podczas spotkania jednej z agent ONZ-u, czyli Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Z 94 krajów, które głosowały za rezolucją mającą za zadanie zmusić państwo Izrael do współpracy z inspektorami właśnie tejże organizacji, aż 51 zagłosowało przeciw. Pozostałe 43 państwa wzywające za takim nadzorem to głównie kraje z okolic Zatoki Perskiej. Przemilczane w zachodnich mediach głosowanie to dowód właśnie tych podwójnych standardów. Okazuje się, że są to kraje poza jurysdykcją jakiejkolwiek, i takie, które można zaatakować, czy to politycznie, czy militarnie, nawet na podstawie szemranych pseudodowodów. Można sobie zadać pytanie, dlaczego inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej musiało przyjąć każde państwo świata prowadzące tajny bądź niejawny program jądrowy, a Izrael znajduje się ponad prawem. Także dzieje się tak być może dlatego, że Izrael, kraj wielkości województwa dolnośląskiego, jest najpotężniejszym państwem świata, którego musi się słuchać USA, Wielka Brytania czy Francja. To właśnie te mocarstwa stanowią o parasolu ochronnym, jaki rozpostarto nad państwem żydowskim. Pojawia się też uzasadnienie, właściwie takie pytanie, co Izrael ma zamiar zrobić ze swoim arsenałem nuklearnym. Można chyba założyć, że nie będą z tego korzystać na terytorium swojego kraju, ale atakując innych. Świadczy to też o tym, że dotychczasowa historia tego kraju ustanowionego na terenie przedwojennej Palestyny. Także Izrael miał konflikty zbrojne ze wszystkimi chyba swoimi sąsiadami. Doprawdy też zdumiewające jest i być może to jest przyczyną, że no, nie bardzo ludzie, właściwie społeczność międzynarodowa garnie się do tego, żeby w jakiś sposób zainteresować się, czy też rozbroić Izrael. Mówi się głośno też o tym, że około 100 głowic jądrowych zostanie wykorzystane przeciwko państwom arabskim w jakiejkolwiek interwencji zbrojnej mającej na celu właśnie agresję wobec Izraela i jak widzicie, mały kraj, właściwie sytuacja, jaka panuje chociażby w Syrii w porównaniu do arsenału, czy też uzbrojenia, jakie posiada Izrael, jest no, takim dosyć zastanawiającym dylematem tutaj i dlaczego ta sytuacja, dlaczego ta informacja w ogóle nie została przekazana dalej, nic mnie to nie dziwi, jest tutaj jasno to wszystko sprecyzowane. Mamy dwa standardy, słuchajcie, jeden standard medialny to jest ta papka, którą czytamy codziennie rano w naszych mediach mainstreamowych i oraz drugi scenariusz, druga linia, można powiedzieć, wydarzeń, która jest absolutnie poza percepcją większości obywateli świata, także przejdę sobie dalej. Kolejny temat NSA, kolejny temat związany ze Snowdenem. Nikogo już nie zaskoczy wiadomość, że amerykański wywiad na potęgę zbiera informacje o internautach. Nikt jednak nie wie, jak długo te dane mogą pozostawać w rękach służb. Przy okazji wycieków dotyczących programu XK Store gazety podawały, że treści rozmów zostają w tym samym systemie przez około 3 do 5 dni, natomiast metadane na okres miesiąca. Jednak wczoraj Guardian ujawnił kolejną porcję informacji z dokumentów Edwarda Snowdena. Dotyczy ona okresu przechowywania danych i niestety mówi o zatrzymaniu danych na okres znacznie dłuższy niż tydzień czy miesiąc. Według gazety Agencja Bezpieczeństwa Narodowego może przechowywać metadane milionów internautów nawet do roku czasu. Służy to do tego repozytorium o nazwie MARINA. Z dokumentów analizowanych przez Guardiana wynika, że MARINA przechowuje wyłącznie informacje o internautach, natomiast dane o połączeniach telefonicznych trafiają do innego systemu. MARINA umożliwia wyeksportowanie zebranych danych w różnych formach, co ułatwia analizę zachowań internautów. Dane też dotyczą osób, które o nic nie są podejrzewane, gdyby jednak stały się podejrzane, NSA ma możliwość przeanalizowania historii stron odwiedzanych przez te osoby w ciągu ostatniego roku. Oczywiście agencja nie będzie komentować wycieków i powie, że prasa ma niepełne informacje. Problem w tym, że dotychczas NSA nie chciała ujawnić, jak wiele informacji zbiera i jak długo je przechowuje. Oficjalnie stara się ona przekonać, że ma tylko troszeczkę danych. W sierpniu ujawniła, że zbiera około 1,6% informacji przesyłanych w internecie. No to słuchajcie, to jest teraz bardzo ciekawe, bo biorąc pod uwagę ruch globalny internetu, a więc właściwie wielkość plików, ilość plików i tak dalej, to jednak w przewadze jest streaming, czy też filmy, które sobie ludzie przesyłają, muzyka i tak dalej, więc generalnie to, co się podsłuchuje, to maile i to są pliki, czy też rozmowy, są to generalnie pliki bardzo niewielkiej wielkości i no 1,6% jest, myślę, chyba wystarczającym, żeby dosyć wnikliwie badać obywateli. Także drugi problem to właśnie czas przechowywania i jeżeli będziemy zbierać tylko część tych danych, to można przechowywać je wiele miesięcy, ale to właśnie powoduje, że w przyszłości będzie to ilość, która no, może absolutnie obciążyć każdego, bez wiedzy oczywiście, kogokolwiek. Także jeśli zostawimy kolejne wycieki z różnymi deklaracjami NSA, zrozumiemy, czym według tej agencji jest przejrzystość. Jest to przedstawienie pewnych faktów, ale tylko takich starannie wybranych, które w odpowiedniej konfiguracji mogą zarysować obraz bardzo łagodnej, zgodnej z prawem inwigilacji. Niestety ten obraz jest niepełny, a jedynym jego uzupełnieniem być może są właśnie tego typu rewelacje, jakie przedstawia Snowden. Co do Snowdena, ja nie będę go jeszcze oceniał. Wiem, że było wielu podobnych jemu, takich jak powiedzmy na przykład cały projekt WikiLeaks, czyli Julian Assange, który oczywiście również bardzo dużo ciekawych rzeczy niby opublikował, ujawnił, ale jak doskonale wiecie, nic w tym kierunku się nie zrobiło, a cały jego proces działania tak naprawdę chyba miał za zadanie oswoić ludzi z pewnymi trendami, można powiedzieć, bo tak się to chyba teraz przez globalistów określa. Są to powiedzmy pewne standardy, które chyba już po prostu pozostaną i być może, ale nie oceniam teraz, Snowden również ma za zadanie w pewnym sensie oswajać ludzi z tą inwigilacją i w zasadzie nie widzę, by jakiekolwiek działania przeciwko NSA czy jakiejkolwiek organizacji związanej z inwigilacją w jakiś sposób były doprowadzone do jakichś takich punktów, gdzie można byłoby kogoś postawić przed sądem. Także czas pokaże. Mamy kolejną rewelację, jak nas podsłuchują. Temat Fukushimy. Tu będzie moim zdaniem no troszkę dramatycznie. Obecna sytuacja reaktora numer 4 w ciągu najbliższych 2 miesięcy może stać się powodem, jak to się określa, kryzysu kubańskiego, a więc jest to bardzo duże zagrożenie. Mówi się o tym też, że Fukushima jest absolutnie największą katastrofą w historii ludzkości, więc może zajmijmy się Rozważeniem tak zwanego najgorszego scenariusza, bo i takie już powstają, TEPCO, a więc właściciel elektrowni Fukushima, stwierdził, że w ciągu najbliższych 60 dni podejmą próbę usunięcia 1300 prętów paliwowych z uszkodzonego basenu znajdującego się 30 metrów nad ziemią. Basen znajduje się w bardzo mocno uszkodzonym budynku, który się przechyla, teorie i może się tonie i może się zawalić przy kolejnym wstrząsie, jeżeli nie samoistnie. Około 400 ton paliwa zawartego w prętach w tym basenie można spowodować zagrożenia radiacyjne 15 tysięcy razy większe niż bomba zrzucona na Hiroshimę. Podstawowym problemem TEPCO jest brak naukowców, inżynierów i środków finansowych, by sprostać wymaganiom powstałego kryzysu. Nawet rząd Japonii nie dysponuje odpowiednim zapleczem. Sytuacja wymaga skoordynowanego wysiłku ogólnoświatowego najlepszych naukowców i inżynierów, jaki tylko jesteśmy w stanie zgromadzić. Dlaczego sytuacja jest tak poważna? Do tej pory nie było, można powiedzieć, tylu informacji, gdyż TEPCO i specjaliści rządowi generalnie nie publikowali tych informacji, takich najbardziej, można powiedzieć, szokujących. Jednak do tej pory wiemy na pewno, że tysiące ton silnie skażonej wody wpływa z Fukushimy, dostarczając do Pacyfiku śmiercionośne izotopy promieniotwórcze. TEPCO kontynuuje wpompowywanie wody w okolicy 3 przetopionych reaktorów, ponieważ muszą je jakoś chłodzić, ale kłęby pary wodnej sygnalizują dalszy przebieg reakcji jądrowej gdzieś pod ziemią, jednak nikt nie potrafi jasno wskazać położenia. Ja w jednym moich programie też informowałem Was o tym, że promieniowanie w tym regionie jest tak wielkie, że już nawet roboty nie są w stanie pracować w tychże reaktorach, także mamy tutaj ponad 6000 kolejnych prętów paliwowych, które znajduje się 50 metrów od budynku reaktora numer 4. Niektóre zawierają pluton, basen nie posiada żadnej pokrywy, basen jest podatny na utratę chłodziwa, zawalenie się pobliskiego budynku, kolejne trzęsienie, kolejne tsunami i inne zdarzenia mogą bardzo pogorszyć sytuację. Ogólnie ponad 11 tysięcy prętów paliwowych znajduje się na terenie Fukushimy i według ekspertów znajduje się tam ponad 85 razy więcej cezu niż zostało uwolnione do otoczenia podczas awarii w Czarnobylu. Ja polecam, jest na mojej stronie artykuł, gdzie podsumowywuję te wszystkie rzeczy związane z tym promieniowaniem. Wszystkie te zagrożenia są odpowiednio tutaj pokazane. To, co jest akurat też szokujące, to jest to, że codziennie do Pacyfiku wlewa się ponad 300 ton radioaktywnej wody z Fukushimy. Podobno mamy co najwyżej 2 miesiące, by ogarnąć ten bałagan i właściwie 2 miesiące, taka jest data wyznaczona na przetransportowanie tych prętów, więc będzie to chyba największa tego typu operacja na świecie, tak skomplikowana, jednocześnie o tak wysokim ryzyku, ponieważ sytuacja tam wymyka się spod kontroli, co już od dawna wielu ekspertów przewidywało, ale co ciekawe, nie mówi się o tym specjalnie w tego typu wynalazkach jak mainstream, bo oczywiście oni nie chcą być może za bardzo ludzi straszyć, aczkolwiek może się okazać za 2 miesiące, że mamy bardzo poważną sytuację właśnie w tym regionie i nie tylko w tym regionie, bo zagrożona jest właściwie cała półkula północna i to absolutnie jest kwestią istotną, tylko dlaczego się ludzi nie informuje. Pewnie dowiemy się oczywiście w ostatnim momencie, jak przykładowo jakiś statek z tymi prętami, czy też jakaś forma przetransportowania tychże prętów paliwowych po prostu się nie powiedzie, prawda? I będziemy wtedy obserwowali naprawdę coś niesamowitego. Tymczasem kolejny temat, który jest jednym z moich ulubionych tematów, temat obozu FEMA, bo dla mnie temat FEMA jest barometrem, takim, w którym ja mniej więcej oceniam, na jakim poziomie degradacji starego Matrixa jesteśmy. Można powiedzieć, że sposób, w jaki przygotowywują się Amerykanie do jakichś niesamowitych wydarzeń, właśnie widać najbardziej po ruchach organizacji FEMA. Czym jest organizacja FEMA? Z języka angielskiego Federal Emergency Management Agency, czyli Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego. Organizacja założona w 1979 roku na zlecenie prezydenta Cartera. Została utworzona po wielkich powodziach w 1978 roku. Jej zadanie było utworzenie spójnej organizacji rozrzuconych do tej pory po wszystkich stanach fundacji kryzysowych. Status, jaki nadano FEMA, utworzył niemal drugi rząd w państwie, który przejmuje wszystkie praktycznie prawa zwykłego rządu w trakcie katastrof, od naturalnych po te związane z wojną czy terroryzmem. Zaraz po wydarzeniach z 11 września Kongres przegłosował prawo zwane tak zwanym aktem patriotycznym, czyli Patriot Act. Kilkusetstronicowy dokument pojawił się zaraz we wstępnym tygodniu po zamachu, ale wtedy nikt nie zadawał żadnych pytań. Jak to się stało i kto go przygotował. Najważniejsze, że miał nas chronić przed następnym atakiem. Przez ostatnie 12 lat FEMA urosła do poważnej siły, a niektórzy specjaliści twierdzą, że posiada więcej środków niż Armia Stanów Zjednoczonych. I tak, ja tylko przeczytam ostatnie, można powiedzieć, ruchy, jakie FEMA zrobiła w ostatnim czasie. Są to częściowo zakupy, są to też częściowo pewne obostrzenia prawne. 14 milionów 200 tysięcy takich zestawów pożywienia gotowych do spożycia, takich wojskowych racji żywnościowych z wbudowanym podgrzewaczem pokarmu ma być gotowe z dostawą przed 1 październikiem 2013 do regionu trzeciego. FEMA oczywiście jest podzielona na regiony, ja proponuję, wpiszcie sobie w Google'ach FEMA Regions i zobaczycie całą mapę właśnie Ameryki podzieloną na te regiony, gdzie wiele właśnie można wywnioskować i też poszukajcie sobie, ile tych obozów w ogóle jest, bo temat jest naprawdę bardzo ciekawy. Ale region trzeci, dlaczego region trzeci? To też jest tutaj bardzo ciekawe, bo najwięcej właśnie ostatnich takich ruchów organizacyjnych jest związane z tym regionem. Jest to region, który obejmuje stany Pensylwania, Virginia Zachodnia, Virginia i dystrykt Columbia i Maryland. I w tym dystrykcie co jeszcze? 2 miliony pojemników z wodą, z dostawą przed dzisiaj. W zasadzie dzisiaj jest taki dzień, w którym generalnie dystrykt trzeci regionu FEMA ma osiągnąć pełną gotowość, powiedzmy, bojową. 13 milionów 600 tysięcy wojskowych racji żywieniowych też ma być dostarczonych do Austin, Texas, na dzisiaj. Na dzisiaj miał być również zakończony 9-tygodniowy trening dla żołnierzy ONZ na terenie Stanów, kursy walki w terenie zabudowanym, używanie amerykańskiego sprzętu wojskowego i broni, nauka podstaw angielskiego. Kursy trwały od początku lipca, obejmowały 360 tysięcy żołnierzy cudzoziemców i jak wspomniałem, wszystko miało się zakończyć do dzisiaj. 2100 samochodów odpornych na wybuchy min przeciwpancernych, oczywiście dostarczonych dzisiaj. Zakaz wydawania urlopów dla żołnierzy Armii Stanów Zjednoczonych w okresie przed 28 września do 5 października 2013. Doroczny trening dotyczący kontroli społecznych protestów grupy uderzeniowej, który też ma odbyć się, który się odbył 28 września. Uwaga, wszyscy agenci Department Home Security, czyli to jest taki Urząd Bezpieczeństwa Narodowego, mieli przejść trening używania broni krótkiej, gładkolufowej i broni szturmowej i zaliczyć ten test przed 28 września. Po raz pierwszy w historii przeprowadzony był test wszystkich urządzeń lokacyjnych GPS posiadanych przez Urząd Bezpieczeństwa Narodowego w zastosowaniu takim taktycznym do 29 września. Zgodnie z federalnym nakazem FEMA i Departamentu Bezpieczeństwa muszą też przygotować się przed dzisiaj do pomocy mieszkańcom metropolii amerykańskich na wypadek niebezpiecznych zmian pogodowych. Ponad 300 okręgów szkolnych w Stanach zaopatrzyło się też w 3-dniowe pakunki bezpieczeństwa dla uczniów i mają być one dostarczone do dzisiaj. Wszystkie oddziały Gwardii Narodowej muszą zakończyć dwutygodniowy trening kontroli społecznych protestów i naturalnych katastrof do przedwczoraj. Codziennie nadawanie sygnałów bezpieczeństwa w radio i TV, które rozpoczęło się 25 września, będzie trwało do jutra. Oddziały ochrony pogranicza muszą odbyć wspólny 10-dniowy trening do 26 września. Co jeszcze? To jest chyba najciekawsze, bo też Departament Bezpieczeństwa Narodowego złożył zamówienie, uwaga, 1,6 mld sztuk amunicji. Według danych na przykład z ostatnich kilku lat w okresie najcięższych walk w Iraku armia wystrzeliła mniej więcej 6 mln sztuk amunicji na miesiąc, a zakupy tej ilości amunicji wystarczają co najmniej na 20 lat intensywnych działań wojennych. No i pytanie, czyżby na terenie Ameryki? I po co? Po co agencji do sytuacji nadzwyczajnych takie ilości w ogóle sprzętu? Ja bym wymienił wiele innych elementów. W zasadzie powinienem zacząć od plastikowych trumien, czy też, jak niektórzy sądzą, od pojemników chłodziarek, bo też takie się pojawiają ciekawostki, bo te wszystkie rzeczy, te wszystkie, można powiedzieć, elementy, które oni kupują, które oni wprowadzają, są potwierdzone na autentycznej stronie, którą macie teraz przed sobą. FEMA w swojej polityce oczywiście uwzględnia informowanie społeczeństwa o swoich ruchach, o swoich zakupach i dokumenty potwierdzające te rzeczy, które Wam dzisiaj przeczytałem, tutaj są. I generalnie można sobie tutaj to znaleźć, potwierdzić, zastanowić się, no i przede wszystkim rozważyć, dlaczego to wszystko dzieje się teraz. Pomijając to, że tych obozów bodajże było 12 albo 13, tych regionów, no, jeden z nich jest teraz bardzo silnie przygotowywany. Oczywiście wszystkie inne, podejrzewam, mają tą samą rolę do spełnienia, ale dlaczego jeden akurat ma gotowość na teraz? Niektórzy oczywiście te wszystkie fakty łączą z tą sytuacją ekonomiczną w Stanach i jakoś tak dodatkowo dokładają do tego kometę ISON, czy też możliwość tego nagłego przebiegunowania Słońca, bo też dużo się o tym teraz mówi również. W zasadzie też mówiłem bodajże 2 tygodnie temu o tym, że przewidywane jest przebiegunowanie Słońca w najbliższych 3 miesiącach, także no, rzeczy są, czy też w zasadzie powody, dla których należałoby przygotowywać pewne środki zaradcze na najbliższy czas, są jak najbardziej jasne, no ale pytanie, do czego przygotowywują się naprawdę elity, więc no, będziemy to oczywiście obserwować, bo ja nie będę tutaj chciał tworzyć żadnych teorii pod to, aczkolwiek wszyscy, którzy zagłębiają się w plany elit, doskonale wiedzą, że jednym z elementów polityki Amerykanów na najbliższy czas jest m.in. rozbrojenie społeczeństwa, a to z pewnością wywoła jakieś rozruchy. Amerykanie nie dadzą się tak łatwo rozbroić, wbrew generalnie ogólnemu pojęciu o Amerykanach. Nie jest wcale też tak, że oni nie odnajdują się w całej tej sytuacji i oni doskonale też wiedzą, co się dzieje i też oni się do tego odpowiednio przygotowywują, także jednym też z elementów polityki FEMA i w ogóle tak zwanego Patriot Act było założenie, że Ameryka jest teraz polem bitwy. To już nie jest kraj taki, można powiedzieć, w którym no, człowiek może czuć się bezpieczny, ale jest polem bitwy i na tym polu bitwy aresztowanie czy też zabicie człowieka jest zgodne z właśnie z Patriot Actem, a Patriot Act jest ponad konstytucją, a więc tak naprawdę czekamy tylko na jakieś specyficzne wydarzenie, które będzie usprawiedliwiało, można powiedzieć, zmianę rządu, bo to może nie tyle, co będzie zmiana rządu, co bardziej zmiana pewnego rodzaju struktur organizacyjnych i tego samego, i tym samym po prostu wprowadzenie dodatkowych obostrzeń. Zresztą przypomnę, najbardziej znaną metodą osiągania celów politycznych iluminatów były i są operacje pod fałszywą flagą, tak zwane false flag operations, które dawały zawsze wygodny pretekst do wywoływania kolejnych wojen oraz do wprowadzenia określonych aktów prawnych ograniczających prawa obywatelskie i zwiększających władzę biurokratycznych i militarnych instytucji państwa. Takich zabiegów agencje rządowe, m.in. amerykańskie, dokonywały już nieraz i myślę, że tego jesteście w pełni świadomi. I ja myślę, że robi się coraz ciekawiej. To była ostatnia informacja, jaką chciałem się dzisiaj z Wami podzielić, ale uważam, że najbliższy czas będzie już chyba raczej zmierzał, czy też wskazywał ludziom, w jakim kierunku to wszystko idzie, w jakim kierunku to zmierza. No, ja myślę, że świadomość w Ameryce wbrew pozorom wcale nie jest taka niska, jak się to ewidentnie pokazuje poprzez telewizję zachodnią, tak? Gdzie się ogłupia tych Amerykanów i pokazuje się, że oni takimi są, ale jednak pewne ruchy związane z tym, jak NWO przygotowywuje się do pacyfikacji tego kraju, jasno świadczą o tym, że jednak przeciwnik jest groźny i jednak należy wykorzystać przeciwko niemu specyficzne metody walki i właśnie takim elementem są obozy FEMA. Teraz tylko zastanawiam się po prostu, w jaki sposób, jakie wydarzenie wpłynie właśnie na zamianę konstytucji, na Patriot Act i wdrożenie tego, co miałoby się dziać w obozach FEMA. Ja już o obozach FEMA zrobiłem również program, znajdźcie sobie na naszym kanale Wolna Ludzkość w dziale programów Taki jest świat, jest więcej szczegółowych informacji, zrobiłem właśnie cały program na temat obozów FEMA, gdzie dowiecie się dużo więcej. Ja tylko przedstawiłem dzisiaj takie, można powiedzieć, najbardziej aktualne elementy z tym związane i sądzę, że to na dzisiaj będzie wszystko. Przypomnę jeszcze, bardzo istotna konferencja, nowa ekonomia w działaniu, jako alternatywa do tego całego bajzlu, o którym mówię. Tego typu inicjatywy jak najbardziej będę wspierał i promował. Edukacja i waluty lokalne, Warszawa, 12 październik, gmach Biblioteki Narodowej, Aleja Niepodległości 213. Zapraszam wszystkich zainteresowanych nową ekonomią w działaniu. Nowa ekonomia, która absolutnie w przyszłości będzie niezbędnym elementem w rozwoju tej cywilizacji. Po tym, jak system upadnie, no ja sądzę, że wręcz niezbędne będzie, aby ludzie posiadali wiedzę na temat alternatywnych systemów ekonomicznych. Dariusz Brzozowiec zaprasza, więcej informacji dobry.org.pl, tam sobie możecie doczytać więcej na ten temat i też w ogóle zainteresować się alternatywną ekonomią, bo wyobraźcie sobie, że może istnieć coś takiego jak alternatywny pieniądz, alternatywny system ekonomiczny i w ogóle alternatywny świat, dlatego zachęcam do zgłębiania tego typu ciekawostek, które jak najbardziej mają przełożenie na realizm, na praktykę, na rozwój świadomości i oczywiście są wręcz niezbędne w tym, co absolutnie zbliża się do nas coraz bardziej, czyli do finału, można powiedzieć, tej całej zabawy o nas, o naszą świadomość. Ja myślę, takim ciekawym aspektem Was dzisiaj takim Wam dzisiaj podziękuję. Więcej informacji znajdziecie na mojej stronie polskaświadoma.pl. Zapraszam też do naszej grupy facebookowej Wolna Ludzkość. Jeżeli macie też ciekawe informacje, to piszcie do mnie na piotr@wolnaludzkość.pl. No i na zakończenie zachęcam do samodzielnego myślenia i weryfikacji tych informacji przeze mnie przedstawionych i do przede wszystkim samodzielnego myślenia, bo to jest moim zdaniem chyba najbardziej istotne. Do usłyszenia za tydzień i polecajcie mój program znajomym.